Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Zobaczcie, nadal pada śnieg. Nadal pada śnieg, ale jest chyba 7 stopni na dworzu, także o. Na chodniku mamy wodę. O, tu bardziej widać, o, na tym brązowym. Ale to co? Ale pada. Nie wiem, czy wy to widzicie w ogóle, że pada śnieg. Na tle drzew może widać. Także taką mamy pogodę. Poniedziałek. Pięknego tygodnia wam życzę, kochani. Jak wy to zobaczycie, to pewnie będzie już środa. Ale nieważne. Ale żeby to była też piękna środa. Witajcie wieczorem. Śniegu nie ma. Tyle chciałam powiedzieć. Śniegu nie ma, ale jest. Nie, w ogóle, bo ten śnieg pokazywałam wam w poniedziałek rano, dzisiaj jest wtorek wieczór i ogólnie zrobiło się jakoś podejrzanie ciepło, nie wiem co z tego będzie, ale wiecie, na takie podejrzane pogody, przepraszam za szum, to czajnik sobie szumi, ponieważ ja chciałam powiedzieć, że szumi dlatego, że to jest zwykły czajnik na kuchence gazowej, ale chyba elektryczne przecież w sumie szumią tak samo. Ja w każdym bądź razie jestem wyznawcą zasady, że skoro w domu jest gaz, to czajnik musi być na gaz, bo szkoda prądu. A poza tym wiecie, jak zdechnie prąd, to nawet sobie herbaty nie zrobicie i wtedy najbardziej przydaje się tradycyjny czajnik, bo ja kiedyś mieszkałam w starej kamienicy i jak miałam elektryczny czajnik i zabrakło prądu, to niestety musiałam sobie grzać wodę na herbatę w garnku i to wcale nie małym, bo taka była wtedy ze mnie gospodyni, że innego garnka nie miałam, tylko taki, wiecie, że prawie dorosał balia do kąpania, no takie, wiecie, początki własnego gospodarstwa domowego. Ale wracając do pogody, jako że jest taka beznadziejna, to coś sobie takiego na odporność, wiecie, wzmacniać odporność trzeba wszelkimi sposobami, więc ten też uważam jest ok. Herbatka na zdrowe gardło, cholera, to nie ta. Przepraszam, to nie miało być to. Miała być na odporność. Dzisiaj tą na odporność chyba zostawiłam w pracy. No to będzie na zdrowe gardło. No nie mam jej, jak słowo daję, zostawiłam w pracy. Bo piję sobie czystek, jako jedną porcję takich ziółek dziennie. Starsza pani, witajcie. A drugi to są właśnie herbatka na zdrowe gardło, ale to kurde nie to, bo to herbatkę na zdrowe gardło to kupiłam Gabi, jak była chora, jak tam wiecie, dychrała i dychrała. Ale no dobra, no nie ma, chociaż ja coś ja wolę rumianek. Nie, to jak nie ma tej na odporność, jak ją zostawiłam w pracy, bo tak kurde noszę w tą z powrotem, to zabieram to nie tą, nie tę, tylko ten rumianek. Także rumianeczek w kubeczku udającym kubek z prawdziwej ceramiki. Znaczy to jest ceramika, ale taka wiecie, chińska. I cóż, zalewam moją chińską filiżankę i trochę wam pogadam. Mówicie, że taki fajny kącik mam do nagrywania, taki jesienny. No to niech już tak zostanie, niech to będzie mój jesienny kącik do nagrywania. On się z czasem zmieni, bo tutaj stanie choinka, bo to jest jedyne miejsce, w którym tutaj ta choinka się mieści, także no, za jakiś czas anturaż nam się zmieni, ale na razie pozostańmy w temacie jesiennym. A żeby nam się kolory zgadzały, bo tak widziałam właśnie, że tu w kadrze jest tak fajnie, pomarańczowo, ceglasto, tutaj poduszka, a tu mi czegoś brakowało, no to niech tutaj sobie stoi torba. Żart taki, bo tą torbę po prostu chciałam wam pokazać. Słuchajcie, to jest mój nowy łup z lumpa. Nie mogę w to uwierzyć, że ktoś jej nie wziął. Już wam ją pokazuję dokładnie. Sprawdzę tylko, chciałam tutaj poczytać. Nie ma tutaj nazwy firmy. Wiecie, nie ma nazwy firmy, jest tylko napisane, że to jest skóra naturalna i że jest made in Italy. Także to jest wszystko, co wiem. Środka wam nie będę pokazywać, bo środek jest upitolony przez wszystkie moje takie, wiecie, strasznie potrzebne rzeczy. Ale zobaczcie, ona ma tutaj zasuwaczek,
a poza tym jest bardzo, bardzo duża. To spokojnie może robić za shopper. Jest miękka, ale ma fajnie, bo ma twardą podstawę, więc bardzo ładnie nam się tu układa, bardzo ładnie wygląda na ręku. Nawet taka ja mała dobrze w niej wyglądam. Zaraz Wam pokażę. Może poczekajcie sekundę, bo ja tu mam... O, zobaczcie. O, tak się ona prezentuje. Pokaż się, kochany. O. Mam nadzieję, że to widać. Tak się prezentuje. Wielka jak stodoła i słuchajcie, żadnych oznak użytkowania, naprawdę. Przynajmniej z wierzchu, no w środku tam, no wiecie, tutaj tam na różkach takie jakieś, ale to są minimalne, tak minimalne rzeczy, że nie ma o czym mówić. Piątaka dałam. Fajne, nie? Ale ta torba to... To tylko taki przerywnik, a chciałam z Wami porozmawiać zupełnie o czymś innym. Ja wiem, jaką mam widownię, wiem, jakie dziewczyny mnie oglądają, to znaczy przedział wiekowy. Troszkę dziewczyn nieco młodszych ode mnie, troszkę dziewczyn w moim wieku i troszkę dziewczyn w nieco piękniejszym wieku. I wiecie co? Chciałam z Wami porozmawiać o czymś takim. Kupiłam gazetę, kupiłam Vivę. Ja takich gazet nie kupuję, ale przykuło mnie zdjęcie. Moją uwagę przykuło zdjęcie. Zdjęcie mnie nie przykuło, tylko przykuło moją uwagę. Zobaczcie, w Vivie mamy artykuł, to nie tylko o pani Ewie Kasprzyk, ale między innymi. Z tekstem mam 64 lata i czuję się sexy. Mamy tutaj również wywiad z tą, jak ona ma, już Wam mówię, z... No to już jest starość i skleroza. Julia Kamińska, tak? Dobrze mówię? Ta, która grała i gra podobno nadal, bo ja nie oglądam. Jak się nazywa? Boże kochany... Brzydula. O, Ula Brzydula. Pamiętacie tą dziewczynę? Bo ja prawdę powiedziawszy kiedyś oglądałam Brzydula, to ten pierwszy... pierwsza część, tak? Teraz podobno jest nowa, ale ja telewizji już nie mam, niczego nie oglądam. I tutaj właśnie mamy, wiecie, o kobietach w różnym wieku. Tutaj mamy Anię Dereszowską, przepiękną. Obecnie przy nadziei, nie wiem czy zresztą, czy już urodziła, czy nie, zobaczcie. Jaka laska. Ania ma chyba 42 czy 43 lata. Tak mniej więcej, no bo ona pisze tutaj, skończyłam 40 lat. Ale tutaj wiecie, zobaczcie. I to już jest pani... Coś tak pomiędzy właśnie Anką Dereszowską a mną. Pani Bogna Sforowska. No zobaczcie, jaka piękna kobieta. No patrzcie. I mamy jeszcze jedną panią, która jest jeszcze od Bogny starsza. No panią Ewę Kasprzyk, no w tym swoim kocim, pięknym wydaniu, kuszącą pięknymi nogami. Mam nadzieję, że widzicie, bo tutaj lampa się odbija. Mam nadzieję, że coś widać. I najstarsza z pań, które tutaj są nam pokazane, równie pięknie, wiecie, kamera ją kocha. A poza tym czyni cuda, to jest pani Urszula Dudziak. No i patrzcie, to jest pani po 70. 78 lat. Wiecie, ja wiem, że można zrobić tutaj cuda i na pewno tutaj troszkę cudów było robionych w Photoshopie, ale wiecie, no zmarszczek niektórych tutaj nie ukryli paniom, tych najgłębszych, i to pięknie, bo je widać. I powiem Wam, że jestem zachwycona. Czytam ten artykuł na raty o Julce Kamińskiej. To w ogóle nie czytałam, bo wiecie, to jest etap, który ja już mam dawno za sobą, więc nie dotyczy mnie. Natomiast właśnie czytam o tych naszych pięknych paniach z srebrnego ekranu. I powiem Wam, że dopada mnie kryzys wieku średniego, to znaczy nie będę szukać młodszego męża, już 8 lat młodsze to już mi wystarczy, naprawdę. Nic z tych rzeczy, natomiast wiecie, organizm mi zaczyna podpowiadać, że należy się przygotować do etapu wyciszenia.
jak to pięknie brzmi. I właśnie na tym etapie mojego życia ta gazeta wpadła mi w ręce, bo to nie jest tak, że najpierw kupiłam gazetę, a potem poczułam jakiś przedsmak, jakby to powiedzieć ładnie, gubienia płatków na kwiatku. Tylko właśnie najpierw poczułam na sobie to gubienie płatków na kwiatku, a dopiero potem wpadła mi w oczy gazeta. No i powiem Wam, że nie wiem, czy chciałybyście, żeby takie tematy tutaj poruszać, bo temat obecnie zaczyna mnie bardzo blisko dotykać i zaczęło mnie to skłaniać do myślenia na temat tego, co się w moim życiu teraz dzieje, jak to będzie i czy to strach ma wielkie oczy, wiecie, czy już tylko kapciuszki. Dzięki Bogu wnuków nie muszę jeszcze bawić. Gabrysiu, bardzo Cię proszę, to nie ten czas jeszcze. I dlatego stąd takie przemyślenia. Ja całe życie o siebie staram się bardzo dbać. I fizycznie, i psychicznie. Dlatego też w wieku 38 lat zmieniłam swoje prywatne życie, bo tamto mnie dość mocno uwierało. Obecne mnie nie uwiera. Jest fantastycznie, żyję sobie spokojnie tutaj, wiecie, na Mazurach, z fantastycznym facetem, z dzieckiem, które owszem, siwych włosów mi dostarcza, jak to wszystkie nasze kochane, najcudowniejsze dzieciaczki, ale czuję się, że jestem u siebie i powiem Wam, i w dobrym miejscu, i w dobrym czasie. To jest piękny czas dla mnie w tej chwili, mam skończone 48 lat i jest mi z tym fantastycznie. Natomiast, tak jak mówię, no nie wiem, czy mam tak powiedzieć wprost o tym, co czuję i co się w moim życiu wydarzyło. Może jeszcze z tym poczekam, bo jeżeli dostanę od Was jakiś taki, wiecie, odzew pozytywny, to może się bardziej otworzę. W każdym bądź razie, no umiecie dziewczyny dodawać 2 do 2. Jak mówię o padających płatkach i przemijaniu i mam 64 lata i czuję się sexy, to wiadomo, o czym mówię. A przynajmniej na pewno się domyślacie. Także takie przemyślenia na dzisiaj. Dajcie znać, czy pociągnąć temat, bo będzie się on teraz przez moje życie bardzo intensywnie przewijał przez kilka następnych lat, podejrzewam. Powiem Wam tylko tyle, że w czwartek jadę do gabinetu, do laboratorium, przepraszam, żeby zrobić sobie poziom estrogenów. No i zobaczymy, co dalej. Na tą chwilę jestem lekko wystraszona, lekko zdziwiona, że tak wcześnie mi te płatki opadają. No i tak, moje ukochane kobietki. Piszcie, jak jest u Was, jak sobie dajecie radę, jeżeli jesteście w moim wieku lub jesteście starsze i problem ten Was dotyczy, albo dotyczył, albo będzie dotyczył i czujecie się w takim wieku około tego wydarzenia. Ja tak troszeczkę dostałam po głowie, ale to tylko troszeczkę, ponieważ mam fantastyczne wsparcie w Przemku i życzę każdej kobiecie, żeby takie wsparcie w swoim facecie miały w tym wieku i przy takim wydarzeniu. Dobra, ja słuchajcie, piję, bo jeszcze z tego wrażenia, że takie rzeczy tu opowiadam, nie zrobiłam nawet łyka, ale łyczka biorę. Romianku, będziemy tutaj stany zapalne dusić, tak? Dobrze mówię? Agnieszko, powiedz mi, Romianek na stany zapalne, bo ja w tej chwili troszeczkę, wiecie, trochę zgłupiałam. Ale chyba tak, nie? W każdym razie aseptyczny jest, jeśli dobrze pamiętam. Także, drogie moje dziewczyny, piszcie, co u Was, jak sobie radzicie z tą pogodą. Bo tak jak widziałyście u nas w poniedziałek śnieg, dzisiaj zresztą też był śnieg, tylko że potem zrobiło się nagle tak jakoś wyjątkowo ciepło, że po śniegu nie została nawet mała drobinka. Piękne moje kobiety, do zobaczenia następnym razem. Jeżeli chcecie, żeby pociągnąć temat i tak wiecie, jeżeli chcecie, żeby poruszać we blogach właśnie temat zbliżającej się menopauzy, powiedzmy to wprost i głośno, co ja tu będę, wiecie, jakichś dziwnych, zastępczych słów używać, to dajcie znać, bo temat mnie ciekawi, chociaż wcale go nie chcę przeżywać, no ale wiecie, jako że nie mam innego wyjścia, to temat mnie ciekawi i
myślę, że może komuś się przydać takie moje podejście do sprawy. Także do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się ciepło, buziaczki. Pa, pa.